Szanowne panie, piękni panowie. Może coś ważnego. Nie wiem, co mam powiedzieć po Jurku Treli, ale właściwie skromnie mogę powiedzieć, że się z nim zgadzam. Ostatnio usłyszałem taki nowy, powiedziałbym, związek frazeologiczny, który brzmiał następująco. Otóż to była taka sytuacja, że bramkarz wybiegł z bramki i tak nieszczęśliwie, że się potknął, a prowadzący piłkę napastnik skorzystał z tego, strzelił bramkę, no i tak tyle. I zostało tak skomentowane, że widzieli państwo, jak zawodnik z żelazną krwią wykorzystał błąd bramkarza. Wydaje mi się, że ta twórczość radosna w dziedzinie frazeologii, związków frazeologicznych, jest ważnym elementem twórczości, jeśli chodzi o polski język, i często się z nią spotykamy. Ja sobie to czasami notuję i przygotowałem takie zdanie, właściwie to jest jedno zdanie. Dość długie, ale jedno. I jest to zdanie apokryf, ale zamieściłem tam kilka takich właśnie związków frazeologicznych, które wydają mi się być interesujące i ciekawe. A rzecz dotyczy korespondencji terenowej z jakiegoś miasteczka, z miasta, telewizyjnych korespondencji, gdzie istnieje przypuszczenie, że na ulicach miasta pojawił się krokodyl milowy. Wprawdzie ten sprawozdawca od razu, korespondent od razu usłyszał, że to jest milowy krokodyl, no ale to już jest osobna sprawa. No i teraz takie są rozmowy, czego się można spodziewać po takiej bestii. Odpowiedź korespondenta jest przede wszystkim zagrożenia, ale nie tylko, choć zagrożenie ono samo w sobie nie jest może takie groźne, choć może być groźniejsze, dlatego że ten oczywisty paradoks polega na tym, na reakcyjności osoby, której to zagrożenie dotyczy, ponieważ bywa tak często, że na zagrożenie człowiek się usztywnia, a nawet nieruchomieje. A taka nieruchomość jest wymarzoną wprost zachętką dla krokodyla, któremu prawo administracyjne na wszystko pozwala, choć może adekwatnie byłoby się wyrzec, że niczego mu nie ogranicza, ponieważ nie istnieje żaden zbiór przepisów, który regulowałby pojawienie się takiego wytworu przyrody, jakim jest zwierzę, które jest krokodylem buszującym bezkarnie w wielkowieńskim centrum handlowo-usługowo-rekreacyjnym z elementami happeningu, jak na przykład cukrowej waty, która ostatnio jako niezdrowa dla zdrowia została rozszerzona przeciwko dzieciom, ale przecież nie tylko dzieci, ale i dorośli są narażeni na tego rodzaju możliwość spotkania krwiożerczej bestii, nie tylko przechodnie, ale i pojedyncze osoby w domach, a także osoby podwójne, jak na przykład mąż i żona z ulicy Fredry, czy brat z siostrą, albo teściowa z zięciem, oraz inne zestawy osób, które mogą zawsze liczyć na tego rodzaju niespodziewaną krwiożerczą wizytę, ale także i wymienić tutaj trzeba tę emerytkę z pękniętą miednicą, do której w tej chwili wpadł akurat hydraulik i naprawia ten zlew. Wpadł hydraulik, może wpaść i krokodyl. Dziękuję państwu serdecznie.